witajcie kochani, z tej strony Kasia. Znajdujemy się w kolejnym fajnym miejscu. Jesteśmy na kempingu Cabo Pino w miejscowości o takiej samej nazwie, niedaleko Marbelli. I spędzimy tutaj kilka dni. Kolejny kemping, który skradł nasze serce, jest uroczy, pełen zieleni. Jest dostosowany dla rodzin z dziećmi. Jest fajna łazieneczka dla dzieci. Toaleta, wanna, umywalka, wszystko w takim fajnym, dziecięcym stylu. Jesteśmy tutaj otoczeni rodzinami z dziećmi. Wczoraj nasze dzieci spędzały czas z rodziną ze Szwecji i z jedną dziewczynką z Hiszpanii, więc kilkoma zabawkami z Polski bawiło się 9 dzieci, więc było wesoło. No, poznajemy się z innymi narodowościami, jest tak międzynarodowo fajnie. Pokażę wam kilka ujęć z tego kempingu. Jest tutaj basen odkryty, a również kryty. W tym krytym jest mega duszno. Jest też sauna, za którą trzeba dodatkowo zapłacić. I fajna bawialnia dla dzieci. Dzisiaj są tam jakieś animacje o 16:00. Coś tam jest przygotowane dla dzieci i wszystko w ramach tej kwoty, którą płacimy za nocleg. A płacimy tutaj 26 euro i 20 centów. Jesteśmy tutaj z tą kartą akcji, ale zaczęliśmy płacić za dzieci, za Nadinkę i za Anię. Tutaj w tym regionie spotkaliśmy się z tym, że dzieci tylko do 2 lat mają za darmo, a za resztę się już płaci, więc tak to wygląda. Już płacimy ponad 20 kilka euro. Nie ma tak dobrze jak na samym początku w El Campello. Tam wychodziło niecałe 17 euro, więc mogliśmy sobie pozwolić, żeby mieszkać tam 3 tygodnie. A bardzo nam się podobało i było co robić, więc tyle czasu tam spędziliśmy. Jest tutaj artystyczny nieład dzisiaj, ale te rybki robiły wczoraj furorę. Nie będę włączać, bo dzieci jeszcze śpią, a tak wygląda nasz zestawik z daleka. To jest nasze miejsce. Jeżeli chodzi o łazienkę dla dzieci, to otrzymuje się kluczyk. Jest napisane bebes i korzysta się, kiedy się chce i na samym końcu, kiedy się wyjeżdża, trzeba go oddać. Więc jest to bardzo fajne, nie trzeba codziennie biegać do recepcji. Bardzo mi się to podoba, że robią takie pomieszczenia dla dzieci i one wtedy mają ochotę się kąpać i korzystać z tych wszystkich urządzeń. Tutaj sobie dzisiaj myły zęby. Jest taki zamek ze smokiem. Fajna, głęboka wanna. Czuły się jak w basenie. I są półeczki do zostawienia rzeczy, do przebrania dzieci. Jest suszarka do włosów, super sprawa. I nagrzewnica, z której dzisiaj korzystaliśmy. Tak wyglądają sanitariaty. Te są bardzo nowoczesne. I podstawa na każdym kempingu – pralnia. Praleczki chodzą tutaj non-stop. Kemping jest bardzo duży, więc co chwilę ktoś robi pranie. Tu są 3 suszarki i 4 pralki. No, płacimy dość słono za to pranie, bo 3,50 euro za jedno pranie i 3,50 euro za jedno suszenie. Niesamowity kamper, ogromny. Całe salony są w środku. No i niektórzy tak mieszkają tu dobrych kilka miesięcy. Jedyne co nas bardzo zniesmaczyło, to to, że internet jest tu mega drogi, a jest bardzo słaby. Zapłaciliśmy 19 euro za tydzień za internet. No i filmy się bardzo kiepsko ładują. Jeżeli korzystamy z internetu, to też ciągle się coś ładuje, zawiesza. Wiele osób spędza tu święta. Poznałam kilka osób właśnie ze Szwecji. Pani ma 2 pieski, mówi, no nie wróci na święta, bo w samolocie nie można mieć psów. Spędza tu miesiąc. Wcześniej była w Portugalii, więc
ludzie, którzy mają czas, są emerytami, podróżują po świecie długi czas w ciągu roku. Jest tutaj co robić w wolnym czasie, bo jest i siłownia, są dwa baseny, kryty, odkryty. Potem jest taka sala spotkań dla dzieci, jest bawialnia, plac zabaw. Ten kwiatek jest śliczny. Ania mówi, że wygląda jak brzoskwinia. I ma rację. Ma kolory brzoskwini. I tutaj doszłam do Partylandii, Cabo Pino, czyli bawialnia dla dzieci. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni tutaj na godzinę 16 z dziećmi. Do 18.30 będą animacje i różne zabawy. Tak to wygląda, taki namiot, barak, nie wiem jak to nazwać, ścianki obwieszone rysunkami dzieci. I w środku jest właśnie basen z kulek i inne. Zaraz przy Partylandii jest plac zabaw. A basen kryty wygląda jak szklarnia. Jest w nim naprawdę ciepło. Teraz jest jeszcze zamknięty. A tutaj, u góry, jest park linowy. Nie wiem, na ile jest to sprawne i czy można nadal z tego korzystać. Troszkę tak niepewnie wygląda. Jest tu jakaś deska zasłaniająca schody. Chyba nie jest do użytku. Co mi się bardzo podoba, to to, że jest tu bardzo zielono. Mamy 5 grudzień i wszystko kwitnie jak wiosną. Jest też ciepło na dworze, bo około 20 stopni przez cały tydzień, a nawet ponad 20, więc cieszymy się tą pogodą. Żeby dojść do morza, muszę przejść przez wiadukt, pod którym biegnie bardzo ruchliwa trasa. Ale jest bardzo bliziutko do morza. Kilkaset metrów zaledwie. Do morza dochodzi się takimi drewnianymi pomostami, ponieważ jest tutaj rezerwat przyrody. Żeby nie zniszczyć tej roślinności. A tam daleko góry. Kocham to połączenie morza z górami. Bardzo lubię patrzeć na taki widok. Bardzo spokojniutkie morze. Fale tak delikatne. Można by się dzisiaj kąpać. Można posiedzieć i patrzeć na morze.